Dobry wieczór, witam wszystkich oglądających. Kuba Jankowski z kanału Aquapasja nisko się kłania. Dzisiaj, jak zwykle, chciałbym poświęcić kilka słów mojemu 72-litrowemu baniaczkowi. No i powiedzieć, co w ostatnim czasie się u mnie ciekawego wydarzyło. Taką najistotniejszą rzeczą, o której należy wspomnieć, jest to, że w baniaczku zauważyłem jajeczka pielęgni z boreli. Wczoraj widziałem samicę i samca strzegącego terenu, którzy pilnowali jajeczek. No dzisiaj jeszcze nic tutaj spektakularnego, jeżeli chodzi o tą sprawę, nie zauważyłem, no ale powiedzieć mogę tylko tyle, że ikra się pojawiła już któryś raz, no i zobaczymy, co z tego będzie. Czy to coś dobrego wróży na większą skalę, czy też nie. Zobaczymy. Jeżeli idzie o borelki, są w komplecie, są w dobrej formie i rządzą, tonią w tym zbiorniku. Jeżeli idzie o strefę przydenną, kiryski spiżowe tutaj buszują, jakieś tutaj małe glonojady też się znajdą. No i prawie od tygodnia, dwa małe piskorki. Wiem, też o tym mówiłem, że te piskorki tutaj pasują jak pięć do nosa, no ale to są ulubione ryby mojej żony, a nie jest ona zamiłowaną akwarystką, więc chociaż taki drobny gest z mojej strony, aby małżonkę do akwarystyki przekonać. Ma teraz ona w zbiorniku dwie rybki, które uwielbia i na które sobie z radością i chęcią spogląda. Tutaj w kadr nam się władował największy, najpiękniejszy samiec z jedną z samic. Tutaj mamy kolejną samicę, więc jak widzicie, borelki tutaj buszują na całego. Tutaj samiec mniejszy. Zbiornik jest ich, one tutaj panują, no i cała ta przestrzeń należy do nich. Oczywiście oprócz tego dołu, który sobie upodobały kiryski spiżowe, tutaj mamy dwa te osobniki. Jest ich chyba tutaj, nie wiem, siedem, tak myślę, siedem. No i krewetki. Tutaj jedna z krewetek orange. Jest ich kilka, mają się dobrze. To, co miało na tamten świat się przenieść, chyba już się przeniosło. Zostały tylko te, które tutaj, mam nadzieję, będą się mnożyć. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o istoty żywe w tym zbiorniku, jeżeli chodzi o faunę. O ślimakach nie wspominam, bo jest ich też trochę, ale dobrze, bo ślimaki robią w zbiorniku niesamowicie pozytywną robotę, gdy oczywiście są odpowiednio wzięte w karby. Rośliny, moi drodzy, rośliny, jak widzicie, nie jest źle. Tutaj dużą pozytywną rzecz robią u mnie anubiasy, które wychodzą powoli na te rośliny, które zdobią mój zbiornik. Mam tutaj kilka odmian anubiasów, bo takich większych poprzez zupełnie małe, a najważniejsze jest to, że są one w dobrej kondycji, no i niewątpliwie zbiornik zdobią. Tak samo taką ozdobą zbiornika jest duża kryptokoryna, która w zamyśle moim miała dawać tutaj cień i być takim centralnym punktem akwarium. Sprawdza się ona w tej roli wyśmienicie. Jak widzicie, liście ma bardzo piękne, szerokie, karbowane, no i wygląda też niesamowicie ładnie. Kolejną zdobiącą zbiornik rośliną jest Polbitis, który z małej sadzoneczki zakupionej w wakacje rozrósł się do całkiem pokaźnych rozmiarów. Już tutaj go widać z tego gąszczu mikrozorium. No i też ma się całkiem dobrze. Równie dobrze ma się mikrozorium lubelskie, jedno z mikrozorium, które mam od Pawła Smoderka. Bardzo ładnie się rozrasta, bardzo zdrowo wygląda i tutaj też służy jako element maskujący filtrację. Gorzej ma się mikrozorium w tej centralnej części. Są ładniejsze fragmenty, są fragmenty tej roślinki mniej ładne, no ale jakoś się trzyma i mam nadzieję, z biegiem czasu wyjdzie na prostą. Cóż jeszcze? Nowa zwartka. Ta malutka nowa zwartka, myślę, że już się przyjęła
i zobaczymy, jak ona z czasem będzie wyglądała. Tutaj próbowałem na korzeniu zasadzić za pomocą kropelki troszkę mchu, jest jakieś mikrozorium, no i niech sobie jest. Zobaczymy, co z niego wyrośnie. Cały zbiornik, myślę, wygląda całkiem przyzwoicie. Jest to akwarium, jak wiecie, prawie bezobsługowe. Jedyna obsługa sprowadza się do cotygodniowego podmienienia 5 litrów wody. Czasem jest to 10 litrów po takiej dłuższej przerwie. No i karmienia ryb. Czasem też oczywiście, wiadomo, trzeba wyczyścić filtr. Filtr AquaL, tutaj go nie widać w ciemności. Filtr AquaL FZN1. Kaskada najmniejsza z AquaLowskich. Bardzo dobrze się spisuje. W koszyczkach ceramika, gąbka, no i wata filtracyjna, którą ostatnio dołożyłem. Filtr cichutki. Nie zabiera miejsca w akwarium. No i mimo, że jest to najmniejsza z kaskad AquaLa, tutaj spisuje się znakomicie, woda jest bardzo czysta, a czyścić ten filtr muszę, myślę, co miesiąc i to mi w zupełności odpowiada. Jeżeli chodzi o technikalia, bez zmian, światło barwy white, hub peta 6 W, skimmer i grzałka od Aze i wszystko tutaj sobie prawie, tak jak powiedziałem, bezobsługowo działa. Raz jeszcze rzut na cały zbiornik. Kochani, życzę Wam raz jeszcze wszystkiego dobrego w nowym roku. No i bawcie się akwarystyką, cieszcie się nią, no i dzielcie się swoimi spostrzeżeniami i sukcesami z innymi. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, cześć.